Tak, robaczki, jak to się to ma, to się to ma, się to ma, się ma, się ma. Niestety muzyki wam nie mogę włączyć, przykro mi bardzo. Ale finalnie drzwiczki już kierowcy ukończone. Także ma się to pięknie. No i teraz tak. Z tyłu audio nie było w dwierkach, więc żem sobie wymyślił. Pozwoliłem sobie zrobić coś takiego, że w miejscu, gdzie powinien być głośnik, wyciąłem sobie idealnie. Zostanie głośnik wklejony plastikiem na gorąco i potem jeszcze specjalnym klejem. Potem całość wygłuszymy, zajebiście. I teraz najpiękniejsze jest to, już robiłem próbę i niestety nie mogę wam włączyć, przykro mi bardzo, że z tej strony głośnika nie widać. Ha, ha, ho, ho. Taki cwancyś. Także tutaj mam Pisiu 2 ta 8 oma. Akurat sprzęcik sobie idealnie radzi. No i będzie już próba została zrobiona. Gra to idealnie i nic nie rezonansuje. Za to zostawiłem tą piankę. Jest zajebiście i teraz go wkleimy. Potem zrobimy złączki. Zaczniemy montować. Najpiękniejsze jest to, jak się w środku siedzi. Głośniczek tutaj położymy. Niestety nie mogę wam włączyć muzyczki. Ale to, jak się te drzwi zamykają, to jest normalnie poezja. Są takie twarde całe. I w ogóle auto jest tak zajebiście wygłuszone, że to jest ludzkie niepojęcie. Poezja. Drzwi się normalnie zamykają jak ja pierdolę, jak w Maybachu. Jest takie wrażenie, jakby miały, nie wiem, z 200 kilo wagi. Są takie kurwa tęgie, twarde. Naprawdę zajebiście. Zajebiście się te drzwiczki teraz zamykają. No jeszcze no, pomijając fakcik, no to to oświetlenie naprawdę jest dojebane. Nie ma co. Paseczki fajnie zrobione, naprawdę. Idealnie. Idealnie tak jak powinno być zrobione, czyli w ogóle nic nie wystaje, nie widać za bardzo. Jest dosłownie pięknie, idealnie wstawione z możliwością zmiany kolorów ze smartfona lub z pilota. Tu jakaś wgniotka była, ale niestety są rzeczy, których się nie podejmę. Tutaj słabo świeci, to tylko z tego względu, że mamy to oświetlenie. No i powiem wam, że jest bosko, jest w cykaśnie, a te drzwi to są normalnie tak twarde, że to jest ludzkie niepojęcie. Ja pierdolę, jak to się zamyka. Nawet takie dosłownie lekkie drzwi się tylko zamkły. A jest normalnie aż w uszach dudni, taki jest tłumiący, basowy dźwięk, taki naprawdę. No kurwa, no nie będę się podniecał, bo mi się tatuaże rozmyją, ale no jest git. I tutaj jest oryginalne w sumie nagłośnienie. To jak teraz napierdala ten jeden głośniczek, to jest ludzkie niepojęcie. No i pod dupą subwooferek. No ale z tyłu w drzwiach dorabiam. No i tak jak mówię, będzie zajebiaszczo. Będzie git, powiem wam, będzie git. Lecimy z tym pomalutku. Poezja, naprawdę poezja. Dobra, idę rozgrzewać pistol i montować głośniczek. Oczywiście od razu wam powiem, że tego światłowodu 6 metrów to jest znakomicie za mało, bo poszło 12 metrów i będę miał zrobione tak. Tutaj mam zrobione to całe. Czekaj, zgaszę światło. Tu mam całe to zrobione. Tu. Drzwiczki. Jeszcze mi zostało na tylnie lewe i 12 metrów. 12 metrów światłowodu poszło się dymać, także jeszcze będzie trzeba
Przynajmniej ze 6, ale już zamówiłem 4 razy 6 metra, także i troszeczkę poprzerabiałem, także miejsce, gdzie są te ledziki kolorowe, zrobiłem połączenie kabli, połączenie i światło daje i tu z obu stron, także natężenie tego światła jest dwukrotnie mocniejsze. Po prostu z dwóch kompletów zlutowywuję sobie światła, jednak zapierniczam, to daje z tej, drugie daje z tej, no i wzmocnienie światła jest dwukrotne, naprawdę zajebiście to wygląda. No nic, dobra, idę głośnicę montować i bawimy się dalej. Pozdrów wszystkim, miłego oglądania, robaczki. Aha, no i jeszcze przykro mi, że nie będzie w klamkach kierunkowskazów i otwierania, ale niestety nie mam za bardzo na to czasu, a starał się będę skończyć projekt do świąt. A jeszcze trzeba go pomalować, jeszcze trzeba... O, Boże, Boże, ile roboty. Tu musiałem dodatkowe wejście dorobić z kablami, żeby lustereczko zasilić, żeby to zasilić. Dodatkowe jeszcze są 4 kable w razie W, jakby trzeba nam było gdzieś prądu, to są zaślepione ładnie. Także w razie W, czy głośniczki dodatkowe jeszcze można rzucić gdzieś w miejscu, tam gdzie się po prostu zmieszczą. No na chwilę obecną, no co, jest git. Idę walczyć dalej. Pozdrów wszystkim. No tak, robaczki, robione, gdzieś tam coś, jakieś przebitki w timelapsie. No i teraz tak, jak się to ma? Kurwa, dobrze się to ma, powiem wam. Ma się to zajebiście. Jeszcze będzie dokładane, jeszcze będzie kombinowane. Brakło mi na to wszystko. Poszło 24 metry, nie, sorry, 12 metrów. A zamówiłem jeszcze 24, no jak widać tam nie ma, ale wszystko w trakcie dojdzie. Niestety nie mogę wam włączyć muzyczki, co to by mnie nie poblokowali. Aczkolwiek co dalej? U mnie jest to naprawdę pięknie zamontowane. Pięknie, ładnie wciśnięte do samego końca. Tutaj rogi nacinam zawsze. Można. Pięknie. No i tutaj też będzie. Tylko dojdzie kolejne 24 metry. I tu mamy głośniczek wbudowany. Niestety nie mogę wam zademonstrować. Zajebiście gra i w ogóle nie widać, że on tutaj jest. No i co, sufity lecą projekty, przerabiamy wszystko, także pomalutku, kroczek po kroczku. Najzajebistniejsze jest to, że można sobie z telefonu, jak i z pilota zmieniać kolory na dowolne, jakie nam się tam widzą. Ja lubię blue, więc ich jest. Jezu, wszystko tu się świeci na chwilę obecną. Fotel jeszcze nawet nie ustawiony, ani nie przykręcony, tylko póki co na razie jest tak, jak jest. Da się to zajebiście zamontować, naprawdę. Jeśli się chce. Lubimy produkt samolot. Samoloty. Tutaj kawałeczki lecą. Nie wiem, co jest grane, ale ten monitor przyszedł uszkodzony i wypierdala jakiś blue screen. I niestety nie mogę go podłączyć.
To jest najgorsze. Ale ja go rozbiorę i sprawdzę, jeśli się okaże, że go nie dam rady zrobić, a ja lubię takie rzeczy robić i lubię robić. Jeśli go nie zrobię, no to chuj, to się kupi nowy. Ale za pierwszym razem, jak już wszystko mi przyszło i podłączyłem, to wszystko pięknie działało, wszystko pięknie, pięknie, ale ten nie działał od początku. Powolutku. Jeszcze trzeba wszystko zsynchronizować. Być gites. Zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać. Tu dorobiłem USB-ki z Radeika 2. Co jeszcze? Dorobione gniazdeczko. Ta konsoletka ma sterować tym monitorem tutaj na górze, ale problem jest taki, że nie działa, więc będzie chwila czasu, to zerknę do niego. No co? Na dzisiaj mojej robaczki to będzie tyle. Szkoda, że wam nie mogę zaprezentować tego głośniczka tam wstawionego z tyłu w tych drzwiach. Należycie. Pobawię się jeszcze troszeczkę kolorami, zobaczymy jak to będzie. Ewentualnie wam pokażę, jak się to ma. Dobra, piąteczka. Pobawię się kolorami. Jeszcze pokażę, co to, jak to. Nawet korzystając z okazji, wyciągnę sobie z pilocika zawleczkę. I jak widać, pilocik robi robotę. Od koloru do wyboru. Jakiś tam seleden, blue. Nie, tu mamy seleden. Tamten jest jakiś cyjan. Purple. I dokładnie tak samo można się bawić z telefonu, z aplikacji. Zajebiaszcze wam powiem, to jest. Powiem wam, że podoba mi się to. Ciekawe. Może być, powiem wam, może być. Od koloru do wyboru. Cyk, cyk, cyk. Cyk. White. Black and white. Można przyciemnić. Można rozjaśnić. Red. Green. Blue. Powiem wam, ziomeczki, zajebiste. Kurwa, jak to musi świetnie wyglądać, jak będzie zgaszone światełko. Hie. Dobra, pozdro robaczki, do następnego. Teraz będziemy w następnym chyba odcineczku podpinać kieruneczek. Tam jest wszystko przeprowadzone, tylko trzeba przejść przez machę. Także będziemy walczyć. Piąteczka. I trzymajcie się cieplutko. Pozdro. Dobra, jeszcze raz ja na sam koniec powiem wam, że wygląda to wyjebiście. Naprawdę. Jednak nagranie nie odwzorowuje tego, co się tu odpierdala, ale to jest normalnie petarda. No jest kurwa w cykę. Ja pierdzielę, jak ja to dokończę, jak to się będzie prezentować wyjebiście. Teraz się bawię akurat z pilota właśnie.
Niebieski jest ładny, powiem wam. Tu mamy żółte, czy tam pomarańczowe, teraz żółte. Ten jest ładny, taki kurwa błękitny. I ten jest taki wstrykaśny, wam powiem też. No a reszta to są już chyba tak, takie migające. Ewentualnie coś tam szybsze, coś tam wolniejsze. No. No i na dole set, to już na tym pilocie to jest do muzyki, ale muzyki niestety wam nie włącza, więc wybacz to. Jest zajebiście, powiem wam, jest zajebiście. Naprawdę jak to wspaniale wygląda. Idę jeszcze od strony kierowcy. Naprawdę świetnie się to prezentuje. Czekać. Gasimy światełko. No, powiem wam, że można to zajebiście i profesjonalnie zrobić. Żeby to miało ręce i nogi, żeby to wyglądało. Także jak się wszystko dokończy, to będzie wypas. Ale naprawdę nagranie niestety nie odzwierciedla tego, jak to widać naprawdę. No to jest normalnie petarda, nie? Siada, bardzo siada. Dobra. Pozdro robaczki i do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Elo.